Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego jedzenie większej ilości owoców u niektórych osób może być szkodliwe. No bo przecież ogólnie mówiąc, owoce są zdrowe. Natomiast będzie o ewolucji, będzie o małpach i o porównaniu nas i małp. Dlaczego frutarianizm jest korzystny u naszych przodków, ale niestety u nas niekoniecznie. Zapraszam na odcinek. W temacie fruktozy były już materiały u mnie na kanale i rozmawialiśmy o tym, że fruktoza jest takim cukrem, który mocno obciąża wątrobę, ponieważ powoduje nadmierną produkcję kwasu moczowego, a duża ilość kwasu moczowego to problemy dotyczące chociażby rozwoju dny moczanowej, a także zwiększonego ciśnienia krwi. No i również w ogóle obserwujemy właśnie podwyższone poziomy kwasu moczowego u osób, które mają problemy z elastycznością metaboliczną i mają również cukrzycę. Jest to jeden z takich współistniejących elementów przy cukrzycy. Wiemy też, że ta fruktoza zawarta w owocach, dzięki temu, że mamy tam błonnik, nie jest aż tak szkodliwa, więc zdecydowanie lepiej jest zjeść owoc niż wypić sok owocowy. Już nie mówiąc o syropach fruktozowych czy glukozowo-fruktozowych, które no niestety zostały sztucznie wyprodukowanym tworem i przez to chociażby w Stanach Zjednoczonych wybuchła w pewnym momencie, między innymi przez to epidemia nadwagi i otyłości, więc to wszystko może przyczyniać się do chociażby stłuszczenia wątroby, czyli fruktoza po części może sprawiać, że mamy nadmierny przyrost tkanki tłuszczowej, a także właśnie choroby związane ze stłuszczeniem wątroby, czyli nie tylko alkohol, ale również właśnie niealkoholowe stłuszczenie wątroby jest w obecnych czasach realnym problemem i do tego przyczynia się fruktoza. I o tym wiemy. Wiemy, że na dietach niskowęglowodanowych czy na diecie ketogenicznej te owoce można jeść, ale warto je jeść z umiarem. Szczególnie stawiamy tutaj na owoce jagodowe, te, które mają zarówno małą zawartość węglowodanów, ale także dużą zawartość tych wszystkich związków przeciwzapalnych, polifenoli itd., itd. Natomiast bardzo ciekawa rzecz dotycząca właśnie ewolucji, nad którą się natknęłam ostatnio i chcę się nią dzisiaj z Wami podzielić. I będzie to od razu zaproszenie Was do lektury anglojęzycznej. To jest nowa pozycja, książka doktora Petera Attee, o którym już nieraz rozmawialiśmy na kanale. On również przez kilka lat był na diecie ketogenicznej i o diecie ketogenicznej, ale nie tylko, mówi bardzo szeroko. Outlive to jest książka o długowieczności i w niej właśnie znalazłam bardzo ciekawe nawiązanie do owoców i ewolucji, o którym przyznaję wcześniej nie wiedziałam, więc jeżeli macie ochotę, to ogólnie tą książkę Wam bardzo polecam. A o co chodzi z ewolucją? Okazuje się, że jakiś czas temu naukowcy stwierdzili, że osoby spożywające duże ilości fruktozy tyją nieproporcjonalnie więcej w stosunku do ilości spożywanych kalorii. Fruktoza czy właśnie owoce, soki owocowe nie są jakieś bardzo kaloryczne, więc to tycie jest jakby wyższe niż spodziewalibyśmy się, patrząc na kaloryczność diety tych osób. Dzieje się tak dlatego, że przy spożyciu większej ilości fruktozy właśnie wytwarza się nadmierna ilość kwasu moczowego i może to być bardzo duży problem. U małp tak się nie dzieje. Dlaczego? Nie wiem, czy słyszeliście o urykazie. Jeżeli nie, to nie dziwi mnie to, ponieważ jest to enzym, którego my ludzie nie mamy, a raczej już nie mamy, ponieważ jeszcze jak byliśmy małpami, to go mieliśmy. Małpy mają taki enzym, urykaza, który pomaga organizmowi wydalić nadmierną ilość kwasu moczowego, który jest produkowany w wyniku spożycia większej ilości fruktozy. Dlatego małpy jedzą owoce i nie mają stłuszczonej wątroby, nie tyją od tego i nie mają tego typu problemów, a ludzie mają. I jest to związane z ewolucją, ponieważ nasi przodkowie mieszkali głównie na terenach Afryki. Kiedy zaczęła się migracja na tereny europejskie, to wciąż w Europie było jeszcze dość ciepło, ale ten klimat też się zmieniał. Kiedy zaczęły się pojawiać pory chłodniejsze, pory zimowe, okazało się, że ta dostępność owoców i tego pożywienia, z którego głównie nasi przodkowie korzystali, również jest ograniczona. Dlatego
Tak naprawdę w ramach ewolucji nasz organizm zaczął zmniejszać ilość urykazy, a wreszcie zupełnie nas z niej pozbawił, żeby przedłużyć gatunek, bo wtedy, kiedy mogliśmy się w lecie najeść tych owoców, to częściowo ich nadmiar mógł się odłożyć jako tkanka tłuszczowa, która, jak wiecie, ewolucyjnie jest takim zapasowym materiałem na gorsze dni. Te gorsze dni zaczęły następować wtedy, kiedy zaczęło się ochładzać w Europie i w porze, kiedy była mała dostępność owoców, ta tkanka tłuszczowa służyła jako taki zapas pożywienia dla organizmu. Więc jak widzicie, to jest mechanizm ewolucyjny, natomiast nie do końca służy nam on teraz, ponieważ już nie mamy czegoś takiego jak niedobór pożywienia w większości krajów, szczególnie tych wysoko rozwiniętych i tutaj jakby gdzie mieszkamy i o czym mówimy, bo lodówkę możesz otworzyć w każdym momencie i wręcz po prostu to jedzenie nas atakuje i problemem jest to, że mamy go za dużo. Więc problemu z dostępnością do jedzenia już nie ma, ale pozostał problem z tym, że nasz organizm nie do końca dobrze radzi sobie z nadmierną ilością fruktozy. I ja zaryzykuję nawet stwierdzenie, że u osób z problemami z elastycznością metaboliczną, u osób, u których być może rozwija się insulinooporność, cukrzyca, nawet nie tylko samo picie syropu fruktozowego czy picie bardzo dużej ilości soków, ale nawet jedzenie nadmiernej ilości owoców, chociażby sezonowo i znam takie przypadki z mojego gabinetu dietetycznego, mogą spowodować problemy. Czyli jeżeli na przykład przychodzą wakacje i dlatego teraz w okresie letnim nagrywam ten film i znasz kogoś, kto po prostu przerzuca się na, nie wiem, winogrona, ananasy, arbuzy i inne różne owoce, te szczególnie, które mają większą ilość fruktozy i po prostu głównie tym się żywi i wyznaje tak zwany frutarianizm, który wciąż jeszcze jest popularny, to u tych osób dochodzi do stłuszczenia wątroby i do problemów metabolicznych. Dlatego jeżeli znasz taką osobę, to być może podeślij jej ten materiał, ponieważ tutaj ja mówię o genetyce, o ewolucji, o faktach, bo możemy się sprzeczać i mieć różne punkty widzenia na to, jaka dieta, jaki rodzaj diety jest dla nas najlepszy. Dla jednego będzie to dieta ketogeniczna, dla kogoś niskowęglowodanowa, być może dla kogoś wysokowęglowodanowa, ale fakt jest taki, że urykaza, enzym, który mają małpy, które jedzą owoce w bardzo dużej ilości, sprawia, że te owoce i ta fruktoza w nich zawarta im nie szkodzi. Inaczej jest u nas, u Homo sapiens, dlatego warto mieć to na uwadze i nie bójmy się owoców, jedzmy te owoce, jedzmy je również na keto, szczególnie te jagodowe, te sezonowe, te, które są dostępne w naszej szerokości geograficznej, ale róbmy to z umiarem. I jeżeli pojawia się jakiś problem, to mam nadzieję, że ten materiał takiej osobie pomoże go zlokalizować i zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i ewentualnie zmienić postępowanie w zakresie ilości spożywanych owoców bądź innych produktów zawierających w sobie fruktozę. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was korzystny i ciekawy, interesujący, bo mnie ten temat bardzo zainteresował. Jeszcze raz polecam Wam Outlive, bardzo dobra pozycja. Pewnie jeszcze przez dłuższy czas będzie tylko w języku angielskim, bo jest to nowa książka. Ale polecam, dostępna na pewno na Amazonie. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!